Polska Fundacja Narodowa to jest naprawdę ciekawy temat i jest tak randomowy, ale jest tak randomowy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby go nie omówić. Lecimy w tą podróż. 2016 rok. Polska Fundacja Narodowa zostaje założona przez masę podmiotów publicznych, jak wiecie, różnych spółek typu Orlen, PGN, Lotos, Totalizator Sportowy w ogóle, jakiegoś powodu. Masa tych podmiotów, które wiadomo trafiły w ręce PiSu po wyborach, ale to jest normalne, no bo wszystkie spółki tego typu trafiają w ręce partii, która akurat wygrała. Okej. Zadaniem statutowym tej fundacji jest dbanie o wizerunek Polski na świecie, o promowanie Polski, o wspieranie polskich sportowców, artystów, jakby łożenie na kulturę i tak dalej, i tak dalej. I to są mniej więcej te cele, które ta fundacja jakoś tam spełnia. Powiedzmy. No z takich przykładów to jak była rocznica wybuchu II wojny światowej, to opublikowali tam w gazetach na całym świecie, tam w wybranych państwach na świecie, takie reklamy, które były po prostu pierwszą stroną gazet z tamtych czasów, które mówiły o tym, wiecie, że Niemcy wchodzą do Polski. W ogóle wywołało to dużo zamieszania w społeczności międzynarodowej, bo masa państw wysłała nam wojska i potem trzeba było je cofać. Nie, żartujemy, tak naprawdę nikt nie wysłał, bo to Polska i II wojna światowa, więc jakby wszyscy stwierdzili. A, okej, znowu. No ale między innymi tak z tych różnych rzeczy, które robi, to też zrobiła ten jacht I Love Poland, z którym w ogóle była masa różnych wałków i tak dalej, no i od niego trochę wszystko się zaczęło. Bo musicie wiedzieć, że ten projekt poszło parę milionów złotych, no i w końcu fundacja Watch Dogs Polska stwierdziła, że w sumie my byśmy chcieli zobaczyć fakturę za ten jacht, jakby, bo tam się bardzo dużo rzeczy nie spina, więc fajnie by było mieć jakąś podkładkę pod to, nie? No więc na podstawie prawa do informacji publicznej zażądali tej faktury. No i Polska Fundacja Narodowa powiedziała nie, a oni powiedzieli, ale dlaczego nie? A oni powiedzieli nie, bo nie, no i co, pozwiecie nas? No więc Watch Dogs ich pozwało i wygrało, kto by się spodziewał. No i walnęli sobie tą fakturkę, w sumie jakby ona nie była jakaś szokująca, to nie był jakiś gigantyczny wałek, ale było takie. Ale temu nie chcieliście tam powiedzieć, w sensie, wiecie, tam nie było jakiegoś gigantycznego przekrętu, może nikt się go nie dopatrzył, my nie wiemy, ale to nie była chyba taka sprawa, żeby masz tak, wiecie, kitra. No ale dobra, nie? To było wtedy, kiedy PFN, tak, Polska Fundacja Narodowa, jeszcze tylko pogrywała sobie z jakimiś tam obywatelami czy innymi organizacjami tego typu. Tymczasem obecnie stwierdzili, że pójdą sobie na noże z NIK-iem. I to jest odważne, bo w Polsce najwyższa izba kontroli to jednak jest taka instytucja, którą nie chcesz zadzierać, bo jesteśmy w Polsce i niezapłacenie podatku dochodowego z 2016 roku może ci zabić karierę w przyszłości. Ale oni stwierdzili, że ulecimy, zobaczymy, co się stanie. No i NIK się wkurzył i złożył zawiadomienie do prokuratury. I teraz PFN stwierdził, że nie, my nie będziemy bronić się tylko na jednym polu. Będziemy bronić się na wszystkich polach. I stwierdzili jednocześnie, że po pierwsze, NIK nie ma prawa nas kontrolować, bo my nie jesteśmy podmiotem publicznym. My nie wydajemy publicznych pieniędzy. Na nas łożą spółki prawa handlowego. Spółkami tego prawa handlowego są spółki publiczne, które po prostu dają im pieniądze. To tak trochę dziwna sytuacja, nie? W sensie... Ale spoko, nie twierdzą to, a jednocześnie twierdzą, że w ogóle nie utrudniają nikowi kontroli. I to jest dziwne, bo wiecie, gdyby ktoś chciał mnie kontrolować, to powiedziałbym, no nie, no nie możecie mnie kontrolować, jeśli nie możecie faktycznie i nie podam wam swoich umów. A PFN po prostu stwierdził, że my jesteśmy tak dobrzy, że wam damy te umowy, ale tak nie damy wam wszystkich, ale jednocześnie będziemy wam utrudniać, ale też troszeczkę nie, bo nie macie prawa, ale też my jesteśmy bardzo pomocni i nie utrudniamy, więc nie rozumiemy, o co wam chodzi. No więc my też nie wiemy, o co chodzi. Właśnie to jest randomowość tej sytuacji, ale to jest nic, bo jakby w trakcie researchu wyszła jeszcze jedna cudowna informacja, o której pewnie nie wiecie. Ogólnie w 2020 roku Onet pisał artykuł na temat sprawozdania budżetowego tej fundacji z roku 2019. No i tam między innymi zawarł to, że w ramach takiej inicjatywy, którą mieli o nazwie Reputacja, na którą poszło 17 milionów złotych, oni wyprodukowali taki film, który nazywał się Poland The Royal Tour. Ta nazwa może być wam znajoma, ale co ciekawe, w tym artykule on tu nie ma o czym jest ten film i tak dalej. To jest po prostu film, który jest tam robiony z jednym dziennikarzem amerykańskim na rynek dziennikarski, tam PBS miał go publikować, miał być jakieś kina w niektórych miastach Stanów Zjednoczonych. No i na tym w ogóle sprawa ucichła, nie? W sensie nikt o tym nie mówił. No i wtedy PNF stwierdziło, zrobiliśmy tak wybitnego wałka i nikt nie zauważył, więc stwierdzili, że się pochwalą. No i nie wiem, czy kojarzycie ostatnio te filmy, gdzie premier stoi dumnie na wieży, a lektor mówi o tym, jak obalił komunizm i imperium zła i w wieku 11 lat walczył z komuną. Ale dobra, walić tą wieżę. To jest ten film, w którym Mateusz Morawiecki bezbłędnie niszczy starszego pana w ping-ponga. Bo kiedy pan dziennikarz dowiaduje się, że Morawiecki ma całkiem niezły backhand, to stwierdza, weźmy stół do ping-ponga, weźmy paletki, weźmy piłkę. Potrzebny do grania ping-ponga. Jeszcze siatkę. No i stawia jego, po drugiej stronie stawia jakiegoś starszego pana. No i tak sobie pykają. Ale pan minister, który obalił Imperium Zła, to nie jest taki po prostu minister, bo jest premierem. Bezbłędnie miażdży go, ścina mu prosto w twarz, potem kopie go na ziemię. Nie, to już się nie stało. Ale mogło się stać. Pewnie teraz już kojarzycie te filmy. No to okazuje się, że to jest ten film. Ten film został wyprodukowany w 2019 roku. Puszczony w całych Stanach, się wcale pewnie tego nie obejrzał, nie? Ale w całych Stanach został puszczony. 17 minut na to poszło i nikt się na to nie zająknął. Więc PNF wznowiło marketing tego filmu w Polsce, żeby wszyscy zobaczyli i się dowiedzieli. To oznacza, że jedynym podmiotem, który jest w stanie nakryć PNF na gorącym uczynku, jest PNF. Jak dobrze my ich mamy! Nie, czekaj, ale bez sensu. I na koniec, wiecie, co jest najlepszą zaletą tej organizacji? Oni nazywają się PFN, znaczy PNF. W sensie, ich nazwa jest tak do zapomnienia, że walnąłem się jakieś 15 razy w trakcie kręcenia tego filmu. Ja nawet nie wiem, czy wyłapaliśmy wszystkie. To jest majstersztyk ukrywania wałków. Tak trzeba żyć!